Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, oglądają Państwo Biznes Raport Gazety Finansowej. Moim gościem jest Pan Piotr Badura, dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Miło Pana gościć, cieszymy się, że poświęcił nam Pan czas. Bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Pan Piotr Badura jest prezesem zarządu CRIF, międzynarodowego lidera w dziedzinie informacji kredytowej i biznesowej, analityki predykcyjnej i rozwiązań technologicznych w tym obszarze. A porozmawiamy między innymi o ESG i o tym, jak CRIF może wesprzeć firmy w tym modelu raportowania. Panie prezesie, jak koncepcja Zielonego Ładu i przekierowanie inwestycji na zielone projekty wpływają na działania firm funkcjonujących w obszarze Unii Europejskiej? Zielony Ład jest bardzo ciekawą koncepcją, którą to Unia Europejska i wszystkie podmioty na rynku europejskim będą musiały realizować, aby osiągnąć tą neutralność klimatyczną do roku 2050. Jest to o tyle istotne, że będziemy musieli ograniczyć i to w wielu obszarach już robimy, emisję gazów cieplarnianych i też inwestować w źródła odnawialne energii. I ten Zielony Ład, który wpisuje się w obszar ESG, ma duży wpływ na działanie podmiotów na rynku europejskim. Z jednej strony jest to duże wyzwanie, bo firmy będą musiały właśnie dostosować się do wszystkich regulacji, zacząć nie tylko działać zgodnie z ESG, ale również raportować te wskaźniki wszystkie niefinansowe, które w ramach ESG są wymagane do raportowania. Ale z drugiej strony jest to też duża szansa dla przedsiębiorstw, bo Unia Europejska zdaje sobie sprawę, że przekierowanie źródeł finansowania właśnie w zielone projekty umożliwia tak naprawdę realną zmianę. Gdyby nie było wsparcia właśnie poprzez działania finansowe, wiele firm prawdopodobnie nie podjęłoby tego wyzwania. Natomiast w sytuacji, gdy za koncepcją tej neutralności klimatycznej, Zielonego Ładu idą środki finansowe, które umożliwiają firmom udział w pewnych projektach biznesowych, przynoszących korzyści finansowe, ta koncepcja, śmiała koncepcja ma szansę na realizację. No i w związku z tym firmy, które dostosują się do tego Zielonego Ładu i będą mogły realizować projekty, które spełniają wymogi Zielonego Ładu, będą mogły uzyskać nowe środki finansowe, co jest bardzo korzystne dla tych firm. Ponadto, tak naprawdę, z drugiej strony to też podniesie ich konkurencyjność, bo firmy, które nie będą mogły uzyskać powiedzmy certyfikatu i spełnić wymogów Zielonego Ładu, nie będą mogły dostać środków finansowych albo będą miały je po prostu znacznie ograniczone. Więc to jest bardzo istotne działanie Unii Europejskiej, które mam nadzieję wpłynie na to, jak nasza planeta będzie wyglądała w przyszłości. Teraz ten obowiązek jest coraz szerszy, obowiązek raportowania ESG. Jak właściwie ustosunkowują się te firmy w obrębie Unii Europejskiej do tego? Unia Europejska to grupa wielu państw i to, jak na przykład w naszym kraju jesteśmy dostosowani do raportowania ESG, wygląda troszeczkę inaczej niż w krajach zachodnich. Tam wiele firm, szczególnie tych dużych, od dawna jest skupionych na tym, aby nie dość, że wypełniać wszystkie zalecenia wynikające z ESG, to również to raportować. Oczywiście duże firmy mają łatwiej, mają odpowiednie zasoby, mają odpowiednie zespoły, mają też odpowiednią wiedzę, kompetencje, mogą wynająć zewnętrzne firmy, które im w tym doradzają i te duże firmy są znacząco do przodu. W małych przedsiębiorstwach, nie tylko u nas, ale również w Unii Europejskiej jest znacząco gorzej, ale jest to coś, czego nie możemy uniknąć, bo obowiązek raportowania dotyczyć będzie największych firm, ale w pewnym stopniu, w dłuższej perspektywie, również dotknie mniejszych przedsiębiorstw. A jak radzą sobie w tej materii polskie przedsiębiorstwa na tę chwilę? Radzą sobie coraz lepiej. Zdecydowanie widać zainteresowanie obszarem ESG. Natomiast tak jak powiedziałem, w przypadku polskich, jak i zagranicznych podmiotów, jest to głównie zainteresowanie wśród dużych przedsiębiorstw. Małe przedsiębiorstwa zaczynają powoli zdawać sobie sprawę z tego, że ESG jest ważnym tematem, że raportowanie pozafinansowych parametrów jest istotne i trzeba będzie coś z tym zrobić. Szczególnie, że
bardzo istotne regulacje dotyczą tak zwanego łańcucha dostaw. Każde duże przedsiębiorstwo będzie musiało raportować nie tylko wskaźniki dotyczące tego dużego przedsiębiorstwa, ale całego łańcucha dostaw, czyli wszystkich małych przedsiębiorstw, które są w łańcuchu dostaw. Jest planowana regulacja, która ma dotyczyć szczególnej staranności w raportowaniu w łańcucha dostaw, a taka też regulacja weszła już w życie w sąsiednim kraju, w Niemczech, gdzie my mamy, jeśli dobrze pamiętam, około 30% naszego eksportu, a duży podmiot niemiecki współpracujący z podmiotem w Polsce, aby wypełnić tą regulację, która dla niego może się skończyć też karami finansowymi, będzie badał zgodność podmiotu polskiego, który jest w łańcuchu dostaw, z parametrami ESG. A jaki jest powód tego, że firmy ujawniają dane NIF finansowe? Co za tym stoi? Czy chęć, czy polityka, czy może jakieś wymierne korzyści, a może po prostu obowiązek prawny? Tak, no oczywiście. Obowiązek prawny jest tutaj pewnie w tym momencie głównym kryterium, jakie firmy biorą pod uwagę, ale to nie jest jedyny powód. Drugim powodem jest też zainteresowanie inwestorów. Inwestorzy ze świata finansowego zdają sobie sprawę z tego, że ESG jest ważnym czynnikiem i bardziej przychylnie patrzą na podmioty, które spełniają wymogi ESG. Ponadto, co jest nie bez znaczenia, jest też presja rynku. Wszyscy, jako mieszkańcy tej planety, chcemy, aby ona jeszcze w przyszłości istniała w takim mniej więcej wymiarze jak teraz, nie była pustynią, więc staramy się wszyscy wywierać presję na podmioty, które nie spełniają wymogów chociażby tych środowiskowych. Już w tym momencie jakby może mniej mówię o tym aspekcie społecznym i zarządczym, ale tym środowiskowym, który jakby widzimy. Młode pokolenie, nowi pracownicy chcą pracować w podmiotach, które spełniają wymogi ESG, a wolą omijać te podmioty, które tych wymogów nie spełniają. W związku z tym to jest drugi aspekt. Trzeci aspekt, który z czasem będzie coraz bardziej istotny, to jest właśnie dostęp do finansowania. Finansowanie podmiotów, które nie spełniają wymogów ESG, będzie trudne. Instytucje finansowe nie będą mogły ich finansować albo będą mogły im dostarczyć droższy kapitał. Więc przygotowanie się do tego, aby raportować ESG, jest ważne z tych właśnie czterech istotnych powodów. A jak sytuacja z raportowaniem danych niefinansowych wygląda w sektorze finansowym? No, sektor finansowy jest szczególnie ważny w tym całym, w całej koncepcji. Z tego powodu, że sektor finansowy właśnie kieruje przepływem środków do przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa finansowe same z siebie tak naprawdę na środowisko nie mają dużego wpływu, bo to są zazwyczaj podmioty nowoczesne, podmioty korzystające z najnowszych technologii, które zazwyczaj są ekologiczne. Natomiast to one decydują o tym, do kogo trafią środki finansowe, to one mają olbrzymi łańcuch dostaw i to one będą musiały już raportują oczywiście te wszystkie wskaźniki niefinansowe, a też będą musiały raportować to, czy ich produkty finansowe są zgodne z wymogami ESG. W związku z tym podmioty z rynku finansowego stają się kluczowym elementem tej pozytywnej zmiany, która mam nadzieję nastąpi. Docelowo w Polsce obowiązek raportowania ESG ma objąć 3,5 tysiąca firm, które spełniają kryterium zatrudnienia powyżej 250 osób. Co one na to, czy one są na to przygotowane? Tak, większość firm w Polsce rzeczywiście z dużych przedsiębiorstw już wie, co to jest ESG, już się certyfikuje, korzysta z firm doradczych. Natomiast wspomniała Pani o 3,5 tysiąca firm. Zgadza się, to jest tylko 3,5 tysiąca firm w porównaniu z 2 milionami aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast te małe i średnie przedsiębiorstwa to są właśnie wszystkie te podmioty, które są gdzieś w łańcuchu dostaw tych dużych przedsiębiorstw. Także to, że dana firma ze względu na swój rozmiar nie jest jeszcze objęta raportowaniem ESG, to nie znaczy, że ten temat może w ogóle zignorować. W momencie, gdy duży podmiot będzie musiał zaraportować właśnie zgodność całego swojego łańcucha dostaw
z dyrektywą ESG, to pytanie trafi do małego przedsiębiorstwa. I małe przedsiębiorstwo musi rozumieć, co to jest, musi dostarczyć odpowiednie dane. I to jest właśnie zadanie, które czeka cały rynek. Natomiast duże firmy mają spory problem z tym, aby te dane móc dostarczyć, bo wciąż zbieranie danych jest utrudnione, brak narzędzi, brak jeszcze odpowiednich standardów. To jest wszystko, co musimy jeszcze jako Unia Europejska, jako przedsiębiorstwa wypracować. A przed jakimi wyzwaniami stoją w tym kontekście raportowania ESG? Tak szczegółowo. Tak jak wspomniałem, nie mamy w tym momencie jeszcze wypracowanych standardów raportowania. Ponadto bardzo trudno jest zebrać wszystkie dane dotyczące chociażby wspomnianego łańcucha dostaw. A ponadto, co jest ważne, nawet jeżeli te dane mamy, to musimy je odpowiednio umieć zinterpretować. Zbiór danych dotyczących wszystkich aspektów ESG jest zbiorem szerokim, niejednorodnym, więc kompetencji w pojedynczych podmiotach, aby te dane interpretować, po prostu nie ma. Potrzebne są też narzędzia i takie narzędzia właśnie w tym momencie na rynku powstają, aby pomóc przedsiębiorstwom zbierać te dane, odpowiednio analizować i odpowiednie potem wnioski wyciągać, bo nawet jeżeli zbierzemy te dane, to musimy odpowiednio jeszcze wnioski wyciągnąć, jak dostosować się do regulacji, tak aby nasz rating ESG był ratingiem coraz lepszym. No i teraz wchodzi firma, której pan jest prezesem zarządu, CRIF. W jaki sposób CRIF może wspomóc w tych wyzwaniach firm? CRIF jako firma działająca w obszarze danych, bo tak jak pani wspomniała, jesteśmy największą w Europie firmą dostarczającą informacji kredytowej o konsumentach i o przedsiębiorstwach, ma w swojej ofercie produktów właśnie rozwiązanie wspierające zbieranie danych dla raportowania ESG. Nie jesteśmy firmą, która bardzo jest rozbudowana w obszarze doradztwa ESG, natomiast naszą kompetencją są narzędzia. I mamy narzędzie o nazwie Synergy, europejskie rozwiązanie, które pozwala wszystkim firmom dokonać autocertyfikacji, czyli na podstawie danych, jakie dostarczą, uzyskać odpowiedni certyfikat ESG z informacjami, jak mają postępować, aby ten certyfikat w przyszłości był certyfikatem lepszym. A dla firm, które posiadają łańcuch dostaw, całe właśnie to narzędzie wspiera zbieranie informacji z łańcucha dostaw. Niezależnie, czy naszym dostawcą jest firma w Polsce, czy firma w Czechach, czy firma w Hiszpanii. Rozwiązanie jest rozwiązaniem europejskim, dostosowanym do zbierania informacji w danym rynku, zlokalizowanym tak, aby każdy z naszych partnerów biznesowych mógł wypełnić odpowiednie formularze i uzyskać certyfikat, a my jako tak zwany szef łańcucha dostaw otrzymać informacje o tym, z kim współpracujemy, jak nasza sieć spełnia wymagania ESG. A jak CRIF wpisuje się w ideę ESG? Jakie są cele i wyzwania, strategie? Dla nas ESG jest częścią naszej misji. Zatrudniamy ludzi młodych, ludzi, dla których ekologia, dla których aspekty społeczne są istotne. Jako firma też oczywiście dbamy o te aspekty zarządcze bardzo mocno. W związku z tym, z jednej strony, gdzie tylko się da, w każdym obszarze używamy rozwiązań ekologicznych. Z drugiej strony, w ramach tej literki S z akronimu ESG staramy się działać, aby edukować nie tylko naszych pracowników, w których szkolenie staramy się naprawdę sporo zainwestować, również w edukację młodzieży, w edukację dzieci. Staramy się wspierać i aktywnie działamy w różnych organizacjach, które wspierają ludzi w trudnych sytuacjach. I również w ramach zarządczych praktyk też oczywiście dbamy o to, aby chociażby w naszym przedsiębiorstwie, i to udało nam się z sukcesem zrobić, odpowiednio wspierać rozwój kobiet, który już w tym momencie jest więcej, z czego się bardzo cieszymy, jesteśmy dumni. Dobrze brzmi. Powodzenia.
Dziękuję bardzo. Pracy. Dziękuję Państwu bardzo. Mówiła Beata Tomczyk, a naszym rozmówcą był pan Piotr Badura, prezes zarządu CRIF, międzynarodowego lidera w dziedzinie informacji kredytowej i biznesowej, analityki predykcyjnej i rozwiązań technologicznych w tym obszarze. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani. Do zobaczenia.